Hello? Cinema service? Okay. Abortus is niet alleen een zonde volgens de kerk. Het is ook verboden in Polen. Maar heel veel vrouwen doen het toch. Illegaal of in klinieken in het buitenland. Brigida en Joanna reizen elke dag op en neer tussen Polen en Duitsland voor hun werk. In het hotel waar zij de kamers schoonmaken, hebben zij veel vrouwen en meisjes zien komen en gaan, onderweg naar de kliniek. Alleen nog over praten, dat doe je natuurlijk niet. Dat doen ze op de laatste tutaj, zie je zij aan zet een spital. Pasewalków Pręclau. Tak, ten jest klinik, szpital, tak. Tak. Mm-hmm. Tam dużo Polki też przyjeżdża. Raz, że nas to mało interesuje, a dwa to już w tej chwili wątpię. Tak, dlaczego? No bo każdy się boi. W Polsce jest to tak napiętnowane, że teraz każdy się bardzo boi. Prędzej by chyba do Holandii pojechali. Ale czego się wtedy boją? No więzienia. Ale co, bo to jest trudny temat wtedy w Polsce? Nie do końca jeszcze unormowany tak naprawdę. Na razie toczą się straszne dyskusje na ten temat. Aborcja jest zabroniona, no więc po co o tym rozmawiać? Bo te porady to wszystko jest takie, no dziwne na razie. Takie trochę się cofamy. Pod tym względem to Polska się cofa. Ale możecie wyobrażać, że niektóre kobiety mają taki moment i że myślisz następny dzień, o... I to nie tylko młode. Jest dużo mamy koleżanek, które przy wieku 40 lat zaszły w ciążę, bo się zapomniały. No tak. No ale no co, no to jest indywidualna sprawa. Tak, nie nasza, nie? Każdy musi odpowiada za siebie. Za siebie odpowiadać. Dokładnie. Więc wtedy usunąć ciążę, aborcja jest dobry pomysł. Wie pani co, ja pochodzę ze wsi, więc u nas to o aborcji nie wiem, czy w ogóle któraś by się podjęła. Myślę, że nie. Ale jest różnica między na wsi i mieście? Na pewno jakaś jest, tak? Ludzie na wsi mają więcej zajęć i może mniejszy dostęp do tych wszystkich rzeczy. No nie wiem jak z młodymi teraz, no bo jak chodzą do miasta, do szkoły, więc pewnie prędzej. Ale tacy w moim wieku to myślę, że tam chyba już nikt. Ale albo nikt o tym nie opowiadał. Nie, na wiosce ludzie mówię się znawią. Mówię że my nie chcemy o tym opowiadać, bo ja na przykład nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie? Nie. Dlaczego nie? Nie, bo dlatego, że mówię, to jest tak indywidualna sprawa każdego, a szczególnie każdej kobiety i ona powinna sama decydować o tym, co zrobić w takiej sytuacji. Nie powinien nikt na nią nastawać, nikt jej nie powinien nic ani zabraniać, ani do niczego jej zmuszać. Alleen de katholieke kerk tolereert geen eigen mening. Als het gaat om de ongeboren vrucht. Abortus is even verwerpelijk voor hen als de zonde die Eva beging in de tuin van het paradijs. Toen zij de verleiding niet kon weerstaan en toch de appel at van de boom. Dus als Poolse vrouw is het van groot belang om abortus stiekem te doen. Want anders krijg je ruzie met je buurt, je familie en de kerk. En daarom gaan ze naar een Poolse arts in een Duitse stad. Ik ben er op 40 minuten na pewno wolny. Oké? Ja, bo to właśnie z Polski dzwonię. Na pewno chodzi o aborcję. Zaraz ja może wyłączę dźwięk, bo to będą nam co rusz przeszkadzać, także to okej. Okay. To była kobieta z Polski? Tak. Bo to... Nie, no bo ja mam mniej więcej 50, może 70 telefonów z Polski w tej chwili, także to nie tylko o aborcję chodzi, też o leczenie, prawda, różnych chorób kobiecych, powikłania, które są w Polsce ze względu na te nielegalne aborcje, które robią, bo to kobiety sami robią, prawda, bo w Polsce w tej chwili wszyscy się zajmują aborcją, może najmniej lekarze. Szewcy, krawcy, rzemieślnicy, sprzedawczynie, prawda, w sklepach, wszyscy się tym zajmują, żeby zarobić forsy. Ale skąd? To jest jakaś podziemia aborcja? Ale to 3/4 wszystkich aborcji, przecież to pani chyba wie, odbywa się nadal w Polsce. Nie to, że przyjeżdżają tutaj za granicę do Niemiec, czy do Austrii, czy do Czech jadą, tylko to większość odbywa się w Polsce.
3/4 pacjentów, który tutaj przyjeżdża, to jedzą te leki do leczenia wrzodów żołądka. Artrotekcy to tek, które jako działanie uboczne powodują skurcze macicy i mogą prowadzić do aborcji. Przypuszcza się to, nikt tego nie wie, bo nikt tego nie przeliczył, nie przeliczył. Uważa się, że w Polsce jest rocznie 150 tysięcy aborcji. To słyszymy, panie? 150 tysięcy? Przypuszcza się. Między 100 a 150. Z tego ja uważam, że 3/4 jest wykonywanych w Polsce, a reszta za granicą. To jest sytuacja. Ale jeśli 3/4 aborcja w Polsce jest wykonana, no, dlaczego pani ale, w Polsce ale, pracuje? Ale to nielegalnie. Jak złapią takiego w Polsce, to biorą prawo wykonywania zawodu, posadzą do więzienia, to przecież pani wie, że jest w Polsce aborcja nielegalna. W ogóle jest nielegalna. Nielegalna, a to co robią, to jest nielegalnie. To jest podziemie. In het communistische Polen was de moraal anders. Abortus was toen niet illegaal. Nu wel. Maar dat weerhoudt vrouwen er niet van om toch een zwangerschap af te breken. En dat is moedig, want het is een eenzame beslissing. I zastanawiam się, jak to jest dla ciebie, że musiałaś przyjechać przez granicę do innego kraju, żeby usunąć ciążę? To jest ciężko. Dla mnie to jest chore, że rządzi Kościół. Wszyscy się słuchają ojca dyrektora Rydzyka. I to jest moje ciało. I ja powinnam o tym decydować, tak? Ja mam dwoje dzieci. Mi to wystarczy. Gdzie to jest, wiadomo, nielegalne, bo w podziemiu nie wiadomo, jak z tego później można wyjść, tak? Każdy powinien mieć wybór. Ile dzieci chcę, tak? No, skoro ja twierdzę, że mi tyle, mam dwójkę i to jest dla mnie wystarczająco, to dlaczego mi się tego prawa odmawia? Bo ludzie w Polsce, rodzina w Polsce wie, że tutaj jesteś teraz? Rodzina nie wie. No, no, ja robię to, co ja uważam za słuszne, tak? No, nie powinni mi odmawiać prawa decydowania o sobie. W ogóle jest przedstawiona aborcja w Polsce na zasadzie takiej, że uśmiercamy dzieci. Jest pokazywane nie zarodeczek, który to ma milimetry, tylko jest pokazywane duże dziecko. Zarodeczki usuwane, to nie jest dziecko. Nie. Ale ty jesteś wierząca? Jestem, ale nie rozumiem, dlaczego ma... Co ma wiara wspólnego z moim ciałem, tak? Ja wierzę w Boga, ja się mogę pomodlić, ja mogę iść do kościoła, gdy czuję taką potrzebę. Ale no... No bez przesady, tak? No nie cofajmy się do czasów średniowiecza. No nieraz jak słucham, to naprawdę mam wrażenie, że będziemy jeszcze trochę, to będziemy odpusty wykupować. Tak, tak, naprawdę cofamy się, polityka u nas jest. Ja po prostu jak słucham, przełączam na inny kanał, bo nie mogę słuchać tych bzdur, które wygadują. Bo dla mnie to są naprawdę bzdury. Niby wykształceni ludzie, ale po prostu za przeproszeniem pieprzą głupotę. Bałaś się? Troszeczkę. Może trochę, tak. No, dlaczego taki się stres. Bałaś? O co? Stres? Taki stres, że może coś się stać, może nie. Tak jak mówiłaś, tak? Na przykład w Polsce rodzina o tym nie wie. Myślisz, że kiedy będziesz to wszystko opowiadać do rodziny albo koleżanki w Polsce, przyjaciółki? Kiedyś może tak. Kiedyś może tak. Abortus noemen ze hier kindermoord. En als je het hebt gedaan, deel je dat niet met je beste vrienden. Je houdt het voor jezelf. Je zegt dat je even op vakantie moet. En vertrekt alleen met een koffer. En je komt ook alleen weer thuis. Alsof er niets is gebeurd. Soms slaat de twijfel toe. Helemaal op die momenten als de kerk je toespreekt over de zonde die je hebt begaan. En dan voel je je weer even heel erg klein.
Także uważam tak samo w tej chwili, no polscy mężczyźni tutaj przyjeżdżają często w Łodzi, przywożą swoją kobietę, to ją traktują jako własność w tej chwili, powiedzmy sobie. Jak tak, to widać? No jak to widać, przychodzi tutaj do gabinetu, on siada na krzesło ze mną, prawda, ona tu stoi skromniutko z tyłu, prawda, no więc mówię, proszę pana, pan tu nic nie ma do szukania, bo to ona jest moją partnerką do rozmowy. Jak to, to moja kobieta? Ja mówię, panie, to jeszcze nie jest Arabia Saudyjska na razie, a poza tym w Polsce nie jest państwo jeszcze kościelne, tylko półkościelne. A w państwie półkościelnym jeszcze kobieta jakieś prawa ma. No i to są często agresje, prawda, i tak dalej, tych młodych mężczyzn, bo oni traktują, powiedzmy sobie, te kobiety, no tak trochę jak własność. Także polscy mężczyźni też się zmienili, szczególnie ci młodzi i tak dalej. I to tak idzie to do przodu wszystko razem. Jak kiedyś tutaj też była jedna młoda kobieta, która powiedzmy sobie, bo one nie biorą zaświadczeń, że było przerwanie ciąży specjalnie, żeby nie wpadły nie w powołane ręce, a jedna chciała. No dobrze, jak chce, to otrzymuje oczywiście, no więc narzeczony się z nią pokłócił, no to to zaświadczenie tam znalazł, wyciągnął, poszedł do księdza, prawda, pokazał, no i cała wioska wiedziała, że była na aborcji, no i oczywiście tragedia, zadzwoniła do mnie, no mówi, chyba musi się wyprowadzić stąd, bo to nie ma życia. Naprawdę? Naprawdę. Na wirtualnej Polsce ukazał się list młodej matki, który przeczytałem i ona się tam dzieli swoimi przeżyciami w trakcie, kiedy była w szpitalu. No i sytuacja jej była bardzo trudna, ponieważ w tym imieniu Orłowskiego w Warszawie przed szpitalem został umieszczony samochód z plandekami, na której znajdowały się wizerunki zakrwawionych płodów, zmasakrowanych Piotr maakt het razend dat er sommige gelovigen zijn die enge billboards plaatsen voor het ziekenhuis, waar ze in hele enkele gevallen een abortus toestaan omdat er een medische noodzaak is. En toen hij dat droevige verhaal las, sloegen bij hem de stoppen door. Hij pakte zijn fiets, reed naar het ziekenhuis en scheurde de plaatjes van de kar. Wizerunki, które się tam znajdują, tych zwłok, kawałków szczątków, płodów, pełne krwi, no takie rzeczywiście rzeczy potwornie drastyczne i takie absolutnie nie do przyjęcia w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w takim neurologicznym miejscu, jakim jest szpital, żeby się mogły znajdować. Mogą w takim miejscu zamieścić, powiedzmy, samochód i starać się przekazać tam jakieś swoje racje, natomiast nie umieszczając takie wizerunki. Bo nie można nikomu odebrać prawa do wyrażania swoich opinii, do swoich sądów, natomiast są pewne granice wypowiedzi, których przekraczać nie można. Jest manipulacją też. Manipulacją. Ponieważ te wizerunki, które się tam znajdują, nie są prawdziwe. To nie są prawdziwe zdjęcia aborcji. To jest... Kłamstwo? Tak. Co według ciebie się dzieje teraz w Polsce? No, w Polsce trwa olbrzymia... Chciałbym, żeby to była debata. Ale to nie jest niestety debata. To jest tak, że z perspektywy, z pozycji siły, partia, która teraz w Polsce rządzi, to jest tak, że skrajna prawica próbuje narzucić reszcie społeczeństwa jedynie słuszną ideologię, to znaczy nacjonalistyczną, katolicką, hermetyczną, zamkniętą, która nie jest otwarta na inne poglądy, która nie jest otwarta na ludzi, nawet swoich obywateli. Już nie chodzi na przykład o na przykład chociażby uchodźców. Że to jest kwestia decyzji kobiety o swoim ciele, o swoim losie, o swojej wolności, o swojej swobodzie. I to nie jest, nikt za nią nie ma prawa jakby o tym decydować.
Piotr staat niet alleen. En toch is de meerderheid van de Polen conservatief. En komen mensen zoals hij steeds meer in de knel. Wanneer ik langs het ziekenhuis loop, omdat ik nieuwsgierig ben naar de anti-abortuscar, ontmoet ik de man die achter deze campagne zit. Hey, zit dat sowieso maar goed? Tak. Tak. Co to są te zdjęcia? No, to są zdjęcia ofiar aborcji. Tak, w Polsce, w tym szpitalu zabija się rocznie około 100-120 dzieci poprzez aborcję. I ja jestem z fundacji Pro Prawo do Życia. I fundacja właśnie postawiła auto, żeby informować, co tu się dzieje. A więc to jest ten szpital, który tutaj widzę? Tak, no to jest ten szpital, właśnie szpital bielański. W zeszłym roku, w 17, zabito tutaj przez aborcję, zamordowano 131 dzieci. Szpital nie chce, żebyśmy pokazywali to, bo to jest ujawnianie tego, co oni robią. Pokazywanie, że aborcja to zabijanie dzieci. To jest ofiara aborcji, dziecko. I oni nie chcą, żebyśmy to pokazywali, dlatego zasłaniają nas tą przyczepką. I teraz ty znowu chcesz parkować gdzieś indziej. Ja co kilka dni przychodzę i przystawiam auto, żeby nam nie zasłaniali. Aha, no dobra, przedstaw, czekam. Jak pójdę do lekarza i poproszę lekarza, żeby mi obciął, amputował rękę zdrową, zrobi to czy nie? Lekarz nie amputuje mi ręki dlatego, że chce, dlatego, że to jest moje ciało i ja chcę, żeby mi obciął. Nie zrobi. Natomiast w przypadku dziecka jest jeszcze inaczej. To jest osobny byt. To nie jest pani ciało. Inna grupa krwi, inne DNA, inny rozwój. To nie jest pani ciało. To dziecko jest w pani ciele, ale to nie jest pani ciało. Pani macica, mówią feministki, mam prawo do swojej macicy, zgadza się, do macicy, tak. Ale nie do tego, co jest w macicy, bo to jest człowiek, to jest osobny człowiek. I nie ma pani prawa decydować o życiu drugiego człowieka. Wtedy była Małgosia, tak ma na imię małżonka. Byliśmy w ciąży z pierwszym dzieckiem, Anielką. Anielka była chora, więc wiedzieliśmy już wtedy, że nie przeżyje długo nie będzie żyła. I, no ale zdążyła przyjść na świat i zdążyliśmy ją ochrzcić. Półtorej godziny żyła i... Wszyscy święci, święte Boże. No było dla nas to ciężkie, wiedząc, że mamy dziecko. Rośnie, rozwija się dziecko, które no nie przeżyje, nie będziemy mogli się nim cieszyć, prawda, nie będziemy obserwować, jak raczkuje, jak, no i dalsze etapy życia, tak, no to jest owoc naszej miłości, który w którymś momencie zostanie nam, zostaniemy bez niego, prawda, więc to było ciężkie, natomiast, wiecie, no była, widziałaś już, że jest podobne, brązowe włosy. Miała ciemne włosy. No właśnie. Na początku tak myślałam sobie, że czemu nas to spotkało, czemu my. Bo niejednokrotnie mnie tam pytali, co ci kupić, prawda, ubranko, to. Ja mówię, nie kupuj, bo nie, wiem, że nie będzie żyło. No ale jeszcze nasze, prawda, jeszcze jest. I przetrwało z nami, przeżyło 40 tygodni całych. Jakie momenty były, że pani musiała mówić, no niosę dziecko, ale... No tak, to tak, wtedy było bardzo ciężkie. Teraz też, jak tam wspominam, to takie bolesne jest. No bo to pierwsze dziecko, prawda? To nie było poronienie, to było donoszenie ciąży. Ale nie wyobrażam... No...
Ale udało się, udało się. Ja tylko się modliłam, żeby ją przytulić. O czym pani myślała, kiedy pani tak jest cicho? Co będzie dalej? Co będzie dalej, kiedy kolejne się pojawi? Czy pojawi się, czy chce, prawda? Czy będzie zdrowe? Przeklarze, myślałam. W każdej USG to dla mnie było takie doświadczenie. Jak to... Co jeśli coś jest nie tak? Ale... To jest miłość. To jest też miłość. Pani nosi się to dzieciątko i... To jest człowiek, prawda? Jak mi ktoś... Stałam na pikiecie i kiedyś mi baba... Przepraszam bardzo. Kobieta powiedziała, że... Ty nie wiesz, dziecko. Że dziecko to dopiero jak się urodzi. Prawda? To wtedy jest dziecko, a tak to jest płód i to nie jest człowiek. To wtedy ja już nie panuję nad sobą. Jak ktoś mówi, że pod sercem matki nie noszę dziecka, człowieka, tylko płód. To... Jak się urodzi... Znaczy... Nie płakała. Urodziła się... ale oddychała tak głęboko. Przedtem jeszcze ksiądz był, żeby ją ochrzcić szybciutko. No i odeszła. Więc ta walka... Dlatego tym bardziej tak... Cieszę się, że Dawid robi to, co robi. Stawiamy pod liceami. Pod szkołami, high school. Proszę pana, bo mamy tego Lublina, przednia szyba wybita i boczna tak samo. Także jakbyśmy odebrali Żuka, to bym od razu podmienił auto i postawił Lublina. Tam, gdzie jest walka dobra ze złem, to zło bardziej szaleje wtedy. No, przeciwnicy nie śpią. Obrzydliwa propaganda. Właśnie, propaganda. Oni to nazywają propagandą. No i ten mężczyzna właśnie został przez nas ujęty z kolegą. Na gorącym uczynku go złapaliśmy. Przyjechał wtedy rowerem, zaparkował rower, przypiął go do barierki, no i zaczął niszczyć baner. No i wtedy właśnie podbiegliśmy z kolegą i go schwytaliśmy. Natomiast no, ja na przykład nie zawsze bym zniosła takie upokorzenie, bo są ludzie bardzo różni. Czasem jak bywam na pikiecie, to może dlatego, że jestem kobietą też. Ale jak mi ktoś tak ubliża, wyrzuca, prawda, że co ty tu robisz, albo no, bardzo nieprzyjemne, nie przebiera w słowach, no to ja tak nie umiem. Wody? Dobrze, proszę. Ciężko jest. Co wtedy mówią? Jakie rzeczy? No na przykład życzą mi aborcji. Słucham, dobrze, zaraz ci dam inną. Życzą mi chorego dziecka. Kiedyś się zdarzyło, żebyś miała takie chore dziecko, prawda? Co ogólnie ludzie w Polsce myślą? Coraz więcej ludzi mówi, że nie chcemy mordować dzieci w szpitalach. Coraz więcej? Ile to wtedy jest, myślisz? To jest około... To też zależy, jakie pytania się zada, tak? Badając ludzi. Natomiast no, blisko 80, może nawet więcej procent, teraz już nie pamiętam dokładnie tych liczb, procent społeczeństwa opiera się za prawem do życia dzieci. Maar abortus is in mijn ogen iets heel anders dan het recht op leven. Alleen heeft het geen zin om hierover te discussiëren. David en zijn vrouw hebben een kind verloren. Hun eerste kind. Hun verdriet is voelbaar tussen de muren van hun kleine appartement. Hoe hard je het woord kindermoord ook uitspreekt, je krijgt je eerstgeborene er niet meer mee terug. Maar ik durf het niet te zeggen. In het ziekenhuis slapen de patiënten en weet de arts dat hij eenmaal in Polen zomaar opgepakt zou kunnen worden.
was het niet dat hij inmiddels een Duits paspoort heeft. Polen is zijn land niet meer. Zeker niet. Ponieważ każdy ginekolog to w Polsce troszeczkę jest taki przestępca. Ponieważ potencjalnie może być tym, który robi aborcję, więc trzeba go pilnować. Więc w czasach komunistycznych? No to akurat dotyczące aborcji to w czasach komunistycznych. Ale tego ta, nie kontrola, było. ta kontrola. Tego nie było, ale teraz jest tak samo jak było kiedyś. No to idzie w tym kierunku, przecież to wiadomo. Wtedy wszyscy wykonywali. Ci wszyscy, te wielcy katolicy, tam ten Haban i tak dalej, prawda, którzy tam w tej chwili nie chcą przeprowadzać tych aborcji, no to wtedy byli przecież jednymi z większych przerywaczy ciąży w Polsce. To tam tysiące tych ciąż przerwali. Teraz zmienił się system, zmienił się ustrój, więc są największymi przeciwnikami. No tak, tak się stało. Także to jest cholerne zaklamanie. Ale skąd to się stało, że to się tak zmieniło? Zmieniło się, jak była transformacja, zmienili ustrój, no to Kościół zdobył władzę, prawda? Duże nieszczęście na pewno Polaków to, że mieli papieża Polaka, który miał cholerny wpływ w Polsce i to wpuścili Kościół do szkół, prawda? Płacą księżom, powiedzmy sobie, pensje. Kościół odzyskuje różne tam majątki i tak dalej, które być może do niego nigdy nie należały. Staje się bardzo bogaty i potężny, prawda? Wyzyskuje to państwo w sposób niewłaściwy. No to wszystko jest prawda. I dlatego, powiedzmy sobie, te aborcje też są zabronione, no bo to leży w tym, że to Kościół za tym stoi. W Sejmie, no wszyscy proszę głosują, jak kiedyś było za Stalina, prawda, i Lenina i tak dalej. Rączki podnoszą zgodnie, prawda, także to ten w Korei Północnej być może będzie niedługo zazdrościć Polakom.